wiecie, co to znaczy utrudniać sobie życie? Oj tak, ja wam dzisiaj pokażę, co to znaczy, oj, oj, oj. Bo znowu jestem głupi, zainstalowałem do Minecrafta mody, które mają sprawić, że będzie jeszcze bardziej realistyczny. Co oznacza mniej więcej tyle, że utrudniam sobie życie, ale ma to też pozytywne aspekty, weźmy na to TNT. Normalnie w Minecrafcie wybuchy to jedna wielka padaka. Znaczy, no niby spoko, no bo jest boom, jest dziura, ale co z tego, jak jest tylko dziura i boom, to nie jest w ogóle widowiskowe. A tym bardziej to nie jest realistyczne. Wybuchy w tej grze powinny wyglądać mniej więcej tak. Wow! Ale to było piękne. Ja chcę jeszcze raz, proszę dajcie mi jeszcze raz. Ale tym razem więcej, jeszcze więcej. Nie wiem, czy mój komputer jest na to gotowy, ale co z tego? Let's go! Wow! Wow! Co się stało z tym drzewem? Ej, drzewo spadło! O lol, to nie dość, że działa na wybuchy, to jeszcze działa na grawitację. Okej, tego się nie spodziewałem. A teraz wyobraźcie sobie, że jak gdyby nigdy nie chcecie wykopać drewno i co? Gucio, nie możecie tego zrobić, bo drzewo spada. Liście zostały. Co? To nie ma sensu pomocy. O, dobra, spadło. Nie, nie spadło. Co jest? Halo. O lol, ej, jak się zabezpieczy liście, to spada sam pień. Jak to działa? O kurde! Ej, one się zduplikowały. Co jest? Zduplikowałem drewno! Zwiedzanie jaskiń z tym modem jest prawdopodobnie. To był gravel, nieważne. Jest prawdopodobnie bardzo ryzykowne. Chociaż nie, to nie działa aż tak mocno, jak powinno. Bo jaskinie mogą normalnie funkcjonować do czasu, kiedy nie odczepisz jakieś części z dala od innych. Wtedy wszystko spada i dobranoc. Ma to naprawdę dużo sensu. Ale nie chciałbym sobie aż tak utrudniać życia. Zamiast tego wolałbym, żebyście stawili łapkę w górę i suba, albo inaczej będziecie osłami. Co? Znaczy, no może niekoniecznie, nie? Ale z drugiej strony fajnie jest być osłem. Ja bym chciał być osłem, bo to takie miłe, sejesz trawkę, chodzisz, masz uszy, w ogóle super, całujesz mnie. Co? Tego nie ma akurat w pakiecie, sorry. Za to są w nim ulepszone wioski. Oj, tak, to jest coś, czego w Minecrafcie bardzo, ale to bardzo brakuje. Ale mówiąc ulepszone wioski, nie miałem na myśli latających domów. Ej, ale czy to znaczy, że jak usunę dyrtę z tego domu, to on cały się zapadnie? Prawdopodobnie tak, ale świetna zabawa. O nie, zapada się, pomocy. Przepraszam, villagerowie. O lol, czy ja przypadkiem nie zduplikowałem właśnie rzeczy ze skrzynki? Aha. Ej, no to jest dokładnie to samo. Dwa emeraldy, trzy chleby i ziemniaki, no co jest? Chwilę. Jeśli usunę to wszystko pod nią, to znowu się zduplikuje. Proszę, zduplikuj się. Halo, skrzynko, gdzie jesteś? Czemu się nie duplikujesz? Duplikuj się! Aaaa! To nie jest takie proste, to był jakiś dziwny bug. Ale czy świat nie byłby lepszym miejscem, gdyby wioski wyglądały tak jak ta? No jest, klimacik, co nie? Chwilę, co jest? To są trapdory? No nie! O lola, jak ten dach wygląda od środka! Przepraszam, jaram się tym mocno, bo lubię takie szczególiki. Ale już idę dalej, no okej. Bo jak już mowa o tym, co w Minecrafcie realistycznym nie jest, to mam coś, co według mnie jest na pierwszym miejscu. Co się kraftowało w ten sposób? No dawajcie, robimy quiz. Okej, chciałbym, żeby wszystkie sprawdziane w moim życiu były takie proste jak ten. No tak, no był to crafting chleba, nie? Do dzisiaj, bo zmieniłem to jednym modem. I od teraz, jak w prawdziwym życiu, żeby skraftować chleb, potrzebujecie na początku mąki. Później do mąki dodajecie jedno jajko i tak oto powstaje ciasto. Z tego ciasta standardowo robicie sobie chlebek, ale nienormalny chlebek. To jest surowy chleb. A żeby go upiec, potrzebujecie piecyka. No tak bywa w życiu, nie? Że chleb jak się robi, to na początku jest on surowy. I dopiero potem, jak się włoży do pieca, to on się robi nie surowy. Chyba mogę zostać profesjonalnym piekarzem z tą wiedzą, nie? Jest, mamy chleb po 10 minutach kraftowania! Powiedzcie mi chociaż, że po tym wszystkim daje on więcej niż 2 głodki. Uuu, 2,5. Grubo, naprawdę grubo. Ale żeby nie było, że życie jest takie proste, to żeby zrobić ciastkę albo ciasto w Minecrafcie, od teraz też potrzebujecie tych wszystkich głupich rzeczy. A dokładniej mówiąc, potrzebujecie ciasta, nie? No bo w końcu ciasto robi się z ciasta. Odkrycie roku. No i super, no mi się podoba. W końcu w tym Minecrafcie jest coś realistycznego. Mamy surowe ciasto! Wkładam je więc do piekarnika i witam w moim poradniku kuchennym. Znaczy cukierniczym, bo dzisiaj zrobiłem ciasto. Jest to moje pierwsze ciasto w życiu. Jestem z siebie dumny! By było całkiem dobre, polecam. Dobra, koniec z rzutem jedzeniu! Chociaż chwilę, co to jest? Nie przypominam sobie sytuacji, w której dodawałem do Minecrafta mózg, że co? Chociaż dobra, mózg mózgiem. Powiedzcie mi raczej, dlaczego on jest w zakładce jedzenie? Mogę zjeść mózg? O, mogę zjeść mózg! O, tak fajnie, w końcu jakiś będę miał! Aj, ała, nie podoba mi się, nie chciałem tego jeść! Czuję się delikatnie chory! Uff, przeszło! Nie, tego to akurat w takim razie nie polecam. Jednak sprawa jest o wiele bardziej zaawansowana, bo skąd bierze się w takim razie ten mózg? Bo przecież na pewno nie ode mnie, co nie? Do głowy wpadło mi w sumie, że może wypadać z zombiaków. Panie zombiaku, czy chciałbyś wyrzucić mi może mózg? Tak wiesz, nie? Do celów eksperymentalnych czy coś? O lol, faktycznie wyrzucił mózg? Tego się nie spodziewałem. Ej, ale dobre, jak jesteśmy już w takich palących tematach, hehe, bo wiecie, ten zombie się palił, nie? Więc palący temat, hehe.
Nieważne. No w sumie przed przejściem dalej to wam coś chciałem pokazać, nie? No bo jak już mówimy o tej całej realistyczności tego wszystkiego, no to kurde mele, jest coś jeszcze, co mnie denerwuje, no. Jak się pali taki zombie, jak to super, no pali się wspaniale. Ale nie wiem, czy zauważyliście, jest to totalnie nierealistyczne, no. Bo przecież paląc się, co nie? Czysto w teorii powinniście przenosić ten ogień na kolejne rzeczy wokół siebie. Na przykład na drzewa. Halo, przepraszam, czy moglibyście się przejeść? Halo, przejeść się! O! Podpaliłem drzewo byciem po prostu sobą! O nie! No! To się musiało tak skończyć! Ale chodzi mi tu mniej więcej o to, że totalnie powinno tak być! Znaczy, to byłoby ultra ciężkie i wolałbym to ominąć, ale tak powinno być, żeby było naprawdę! Nie wiem, co to było za zdanie, okej? Okay? Ale i ja, i palące się moby powinniśmy przenosić ogień dalej! Znaczy, dobra, no nie powinniśmy, chyba że chcecie utrudnić sobie jeszcze bardziej życie w tej grze. Ach, lecimy dalej! Ale do kolejnego moda potrzebuję nowego świata, a więc nowy świecie, witaj! Znaczy, w sumie jeszcze nie, od teraz już cię mogę powitać. Halo, witam, dzień dobry! Siema! I jeśli już faktycznie mówimy, na ile ta gra faktycznie przypomina prawdziwe życie, to teraz wam pokażę, jest dosłownie wisienką na torcie! Nie mogę wykopać drewna, bo nie mam siekiery, więc o, wow, drewno bije mnie! Przepraszam, no, co ja ci zrobiłem? Żeby wykopać drewno, potrzebujecie siekierę. Zapytacie pewnie, jak zdobyć siekierę, nie mając nic innego, nie mając drewna i tak dalej. Oto podpowiedź, dzień dobry. Właściwie bardziej to jest instrukcja. Na początku potrzebujemy kamienia. Wow, mamy to, ogarnięte. Zaraz po nim potrzebujemy gravela. Dobra, ta gra zaczyna mi komplikować życie. Potrzebuję dwóch kamieni, z czego jeden będę trzymał w jednej ręce, a drugi będę trzymał w drugiej ręce. I teraz mam pocierać jeden o drugi, aż nie powstanie mi gravel. Mam gravel, udało się. Co dalej, szybko, proszę, trzy gravele. Super, naprawdę świetnie się bawię pocierając kamyczki. Chciałbym jeszcze więcej. Wow, pocieranie kamyczków, jej. Teraz jeszcze skądś patyk wyczasnąć. O, na przykład stąd, dzień dobry, o dzięki. O nie, mój kamyk. I takim oto sposobem prawdopodobnie stworzyliśmy coś takiego. Nie wiem, co to jest po polsku, przepraszam, ale to coś takiego, nie? Że mogę w końcu wykopać drewno? Mogę! Udało się, jej! A więc po latach walki, według tej instrukcji, mogę zrobić mój pierwszy crafting table, dziękuję! Halo, przepraszam, jak zrobić drewno? Instrukcja, pomóż! Aha, okej. Trzeba je położyć na ziemi, trzeba je zrobić tak i teraz trzeba je zebrać od nowa i trzeba je włożyć do craftingu. Życie jest bardzo skomplikowane, już chyba nie chcę grać w tą grę. Uwaga, uwaga, uda się! Nie, nie udało się! Co to jest za kuba w ogóle? No nie da się, no nadal! Utknąłem w Minecrafcie pomocy. Ta gra jest zbyt ciężka jak na moje umiejętności! Co najwyżej mogę do końca życia zbierać kamyczki. To jest świetny pomysł. Ej, dobra, robi się ciekawie. Co prawda nie mam craftingu, ale mam kość! A z kości, jak w normalnym Minecrafcie, mogę skraftować killów, mogę skraftować mieczyk i inne takie... Wow, fajnie. Sorry, musiałem sobie szczytować crafting, bo nadal nie mam pojęcia, jak go zrobić. Ale w końcu mogę zrobić coś lepszego! Odłamek kości! Fajna sprawa ogólnie, bo to może mi dać fajne rzeczy. Pod warunkiem oczywiście, że da się je normalnie skraftować, no bo w końcu to nie jest normalny Minecraft, więc oczywiste, że nie da się tego normalnie skraftować. A, mam dosyć! Nie umiem w to grać, no ta gra jest zbyt skomplikowana jak na mnie! Wychodzę z tego, nie mogę nawet craftingu zniszczyć! Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć kiedyś live'a z tak skomplikowanego Minecrafta. Może zrobimy tam coś więcej niż kamyczki. Zostawcie subskrypcję w górę, my widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, siema! A, i możesz też być na mojego Instagrama, bo jestem dzisiaj na spoko wyjeździe z fajnymi ludźmi, także zapraszam! Obserwuj na bieżąco, czy jak to tam się mówi. Dobranoc! Wow, a przed co masz właśnie teraz dwa odcinki! Ten po prawej to ostatni niesamowity odcinek z różnych dziwnych, realistycznych modów, a ten po lewej to inny losowy odcinek z mojego kanału, także jeśli go jeszcze nie widziałeś, to wbij koniecznie i widzimy się po prawej albo po lewej stronie, w zależności od tego, który film klikniesz, a to bardzo ważny wybór, to jest, powiedziałbym, że jeden z twoich najważniejszych wyborów w ciągu tej minuty, także kliknij!